Siema, siema, z tej strony Bane. Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w naszej serii Rimworld. Co dziś będziemy robić? Nie wiem, dziś będę przed komputerem zdychał. A wiecie dlaczego? Bo jest tak wpyte gorąco, że u mnie myślenie nie działa. I jak komputer mi się nie wykraczy, to będę bardzo happy. Więc jeżeli to oglądacie, to się nie wykraczył. A normalnie bucha z niego ciepłem, więc... Więc ryzyko niestety jest. Dobra, jest też ryzyko, że niedługo wybadamy sobie do końca procesor genowy. Więc będziemy mogli później archogenetykę robić i zrobić sobie te geny nasze fajniejsze. Oraz jest też ryzyko, że dzisiaj możemy stracić kolonistę. Dlaczego? Dlatego, że nietoperka odpala za 12 godzin. To tutaj piękne urządzonko, nazwie antena posłomechowego, po to, żebyśmy mogli zrobić War Queen albo najpierw Via dla Salifiera. A nietoperka ma kolejne 6 slotów, więc kolejne mechy mogłaby przejąć. Jako, że ona jest cały czas w kolonii, myślę, że mogłaby przejąć kolejne mechy niepotrzebne na wyjściu. Czyli na przykład takiego bota noszącego od Camerona mogłaby przejąć jak najbardziej. Czemu nie? Take control. Proszę bardzo. Mechy sprzątające również są do wzięcia przez nietoperkę pod kontrolę. Myślę, że to jest dobry pomysł. Take control. Kolejny mech sprzątający jest tu. No okej, okay, dobra. Nietoperka, take control. Wszystko robię z shiftem po to, żeby kolejkować jej oczywiście zadania. Trzy mechy zostały już przyjęte. Kolejne mechy, które mogła przyjąć. Teoretycznie produktoidy możemy zabierać ze sobą. One mogą nam ciachać na miejscu też te rzeczy, więc jest ze sobą mimo wszystko jednak będzie zabierał, będzie miał pod kontrolą po prostu Salifier, tak? Dobra. Agroboty. Procesor genowy, super. Od razu ekran badań i daj sobie Archogenetics, jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych. A my wróćmy do naszych mechów i... No i może w takim razie te konstruktoidy. Konstruktoidy nie muszą być w ogóle pod władzą, pod kontrolą... Salifiera. On ma... będzie miał fajniejsze mechy, jeżeli chodzi o kontrolowanie ich. Bo to będą mechy bojowe. Jak najbardziej. No tunel mu zostanie. Jeżeli nietoperka będzie miała tutaj kolejny jeszcze slot, ewentualnie to dorobimy jej jeszcze opcję na przejęcie wszystkich tych też agrobotów. No bo niepotrzebne to są. Słuchajcie, ja będę sobie popijał przed monitorem, także... Czasem mogę zamilknąć. Ale po prostu jest tak duszno, mi tak zasycha w gardle. Jest po prostu katastrofa. Ale hej, odcinek musi być, nie zostaje was bez. Za niedługo może jakieś dłuższe wolne będzie w robocie, coś jeszcze może więcej dla was dogram. Pomijając fakt teraz, że cały czas staram się na bieżąco dogrywać coś, tak? Codziennie Rimworld. Ostatnio były porady, jak sobie radzić z kacem eventowym. Jeżeli nie oglądaliście, zapraszam, link w opisie. Po takich na przykład walkach albo coś, to jest akurat spoko. Myślę, że to jest wiedza, którą gdzieś tam pozyskałem, wiedza, którą wami się chcę podzielić, no bo nie każdy coś takiego ma, że wie, jak sobie właśnie z czymś takim poradzić. Czasem czuje się gorzej, a nie musi, tak? Bo właśnie w tym odcinku znajdzie rozwiązania, żeby się tak gorzej, kiepsko nie czuć. A jeżeli jesteście dla gamingu, to wiedzcie, że na dniach udało mi się wyskrobać jakieś pieniądze, że tak to ujmę. Dogadałem się z bankiem i będzie lepszy PC, co oznacza, że ruszymy za niedługo z wieloma innymi seriami, z czego jedna będzie na pewno super montowana. A druga, nie wiem, zobaczę. Bo na drugą jeszcze kotego pomysłu nie mam, ale chciałbym też ją nagrać, bo mi się wydaje, że gierka jest fajna. Jakie? Nie zdradzę. Jedna to oczywiście wiesz, że to jest Valheim. To chyba nie muszę zdradzać za dużo pod tym względem, bo to jest chyba oczywiste. A pozostałe... No to tu już wam nie zdradzę. To będzie niespodzianka. To będzie surprise, jak ruszy seria. Seria nie będzie w ogóle zobowiązująca. To będzie taka seria do oglądania, mam nadzieję, z przyjemnością. Gierka jest stara, tyle powiem. Dobra. 07 godziny. 06 godziny. 05 godziny. 04. 03. Poszło.
War Queen, Pikinier, Tesseron, Tunneler. Bardzo łatwy atak. Dostawiłem też drugą tę ścianę, jako że... Ataki ostatnie uświadomiły mi, że jednak tej... trochę tej mocy sprawczej brakuje. Chciałbym też, w miarę możliwości, mieć kogoś, kto w ideologii ma... ma to, że może robić sobie z podłóg te takie... No, jak to się nazywa? Jak wiecie, o co mi chodzi? Że możemy taką glebę sobie robić, taką tą... kamienista gleba, o. Jest mniejsza żyzność i tak dalej, ale dzięki temu mógłbym tutaj dokładnie obsiać ten teren do końca i ogarnąć pod względem całej reszty ten... to sianie tej trawy, albo ogólnie, żeby tej trawa rosła. Dobra, przybywa War Queen, inaczej Wataszka, ta nazwa jest paskudna. Czy to będzie trudny atak? Nie, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że będzie prostszy niż ostatni atak Diabolusa. Kapsuły i gniazda. O proszę, plaga 10 gniazd, minigun legendarny. Okej. No minigun jest super bronią, legendarny. Jakie masz statystyki w takim razie? Obrażenie 15, moc obalająca pół, pneser pęterza 55. Dużo, serious shot 26 zasięg. No fajny karabin, pytanie tylko gdzie te gniazda się pojawią. Mamy czas, żeby to przemyśleć jeszcze, 7-4 dnia. 10 gniazd, no strzelam, że pewnie gdzieś tutaj powstaną, bo to jest dużo przestrzeni na to, gdzieś tutaj. Mogą niestety powstać też tutaj, co mi się w ogóle nie będzie podobało, zwłaszcza jak mi uwolnią bestie. W sensie te nasze, no... istoty. No wiecie, o co mi chodzi. Gdzie mogły jeszcze powstać tak naprawdę? No tyle, bo to reszta jest jakby... No tutaj jeszcze ewentualnie mogą gdzieś tego, tutaj też mogą... No miejsc jest dużo, ale takich stricte newralgicznych nie za bardzo. No możemy w takim razie wzywać, myślę. Nie będziemy się z tym babrać. Dalej, no... Fajna jest ta kolonia, podoba mi się, bardzo ładnie wyszło. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ta kolonia. Jeżeli tak, to mówię, dajcie znaka. Mam trochę na nią też myślałem, starałem się, żeby ładnie wyglądała. Oraz... Oraz była taka budowana, no tu niby takie trochę symetrii, tej symetrii trochę brak, pola. No tego, ten pokój ogólnie miał być w zupełnie innym miejscu, rozpoczyna się atak. Też fajnie. Dobra. Viper tu, Salifier oczywiście, bierzesz swoje mechy bez kordy, się nagrywa w ogóle. 8 minuta, dźwięk się nagrywa. Wszystko jest git. Kara, stajesz sobie w tym miejscu. Liczę na to, że nic cię nie postrzeli. Cameron, stań sobie tu. Meli, staniesz sobie tu. Nina, stanie sobie tu. Miro, stanie sobie tu. Wy macie fajne sprzęty pod względem rzucania, także też was zapraszam w to miejsce. Wy macie szturmówki także tu. No i Dragona gdzieś tutaj też może sobie stanąć. Szymonie, gdzie masz swój miecz? Już ci go przytopili wariaty, nie? Niesamowite, jak oni to szybko robią. Nie mam dla ciebie broni. Wyposaż się w takim razie strzelbę łańcuchową, będzie śmiesznie. Ty chyba strzelać nie potrafisz za bardzo. No, by trzy. Strzelba łańcuchowa może być dobra na taki krótki dystans. I staniesz sobie tutaj. Gaja w takim razie z gulami stanie sobie tutaj. No i jedziemy, zapraszam. Osoba ma... A masz tarczę jeszcze na sobie? To wywal na razie tarczę. Dobra, i jedź tutaj. A Gaja ma na sobie tarczę taką? Też ma, okej, okay, no to nieważne. Tak bym jej dał. Idziecie? Idziecie. Powoli, ale idą. Mechy wypadł. Dobra, Wataszka przyjmie na siebie... War Queen przyjmie na siebie z uranowych jeszcze pułapek, ze stalowych. Jakieś strzały może. Więc teoretycznie spoko. A praktycznie może nie bardzo, bo wszystko przyjmą mechy. Dobra, poszła. Gaja na razie tu. Gule spuszczam ze smyczy i jazda.
Ładnie się dają stuny, ładnie, nie powiem, że nie. Tak myślałem, że zginie kapsel, już widziałem jego HP, już wiedziałem, że zginie. Wataszka wyszła. Bardzo dobrze, raz dwa padnie. No tak. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Mechy, co ja gadam. Wy do tyłu. Już widzę, Wish dostał mocno pod tym względem. W ogóle głodny jesteś. Nieźle, nieźle. Tylko tarcza padła i odpadł. No. Czy to był trudny atak? Nie. Wręcz przeciwnie. To był wręcz żałosny atak. No ale spoko. Do tego przyszła nam super stal. I... No i coś tam jeszcze pewnie, nie? Dobra, serum skrzeszające gula, znów akcję poproszę. Viper, użyj serum na... tutaj. Miro. Serio? Dobra, to szybko raz. Szymon, wywal tą broń. Nałóż sobie pas. Co zaraz ogarniemy dalej. Dobra, jest git. Kate, użyj serum i tutaj. Niech to będzie później najbliżej. Nie wiem, zobaczymy. Użyj serum na kapslu. Viper, Dragona i Kate. Ok. W ogóle to jest super, że te gule są nieśmiertelne, nie? W tym przypadku. O, możemy znów walnąć Camerona w głowę. Jak tam u ciebie się trzyma głowa? Zaraz będzie lepiej. Viper, konwersja, pac. Dobra, czy my w takim razie chcemy jeszcze raz przydawać jakieś mechy do pokonania, czy zostajemy na tym, co jest? Prawdę mówiąc, nie musimy za bardzo się chyba... O, ładnie poszło. Nie musimy się za bardzo tutaj chyba dalej rozstawiać z tymi mechami, nie? W sumie możemy jeszcze za niedługo, za darmo, Diabolusa wezwać. To też jest pomysł. Nic mi to nie kosztuje w materiałach. No, to jeszcze ich nie rozbieram. Ogarniemy szybciutko pod tym względem jeszcze Diabolusa i dopiero potem zaczniemy zabawę dalej, nie? Po rozcięciu dostajesz superstal? Dostajesz superstal. Okej, czyli potrzeba masę ataków jeszcze zrobić, żeby tą superstal pozyskać w ten sposób na handlarz imperialny. Trochę ostatnio tutaj tego srebra znalazłem, też wykopane zostało. Go, 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 go. Kate, jak się czujesz? Jak na głowie? Wszystko git? Spoko. Ty masz najwyższe społeczne teraz, prawda? Nie, Meli ma udział najwyższe. Psychofagia, lepsze ma ruch? Okej. Zagadaj w takim razie. A, okej, dobra. Kara, ty też jesteś git. Chodź. Zagadaj z handlarzem imperialnym. Przelatuje w okolicy bardzo rzadki handlarz. Nanosword. Nanosword, 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 nanosword. Serio nie masz? Elteksowa laska. Precisiowy Marine, fajnie wygląda. Serio nie masz, no dobra, ale przynajmniej nie musimy iść na handel. Bo wszystkie rzeczy po prostu ci sprzedamy w ten sposób. 1100. Okej. Okay. Co tam masz? Wyczuwasz PSI, przełącznik dobowy, wiertłoramię. To byśmy mogli nałożyć jakiemuś... komuś. Na pewno. Książki, co tam ciekawego masz? Strzelectwo jeszcze raz. No to nie bardzo. Mógłbym mieć ewentualnie jakieś książki na coś ciekawszego. Koło wodne nie potrzebuję. Moździerze tam powoli się badają. Tutaj mam wszystkie plany wybadane, mogę oddać. Nacjonalna lupa nie bardzo. Trzeba zwiastuna. A, ja mam zwiastuna posadzenia jeszcze. Ha, śmiesznie. Okej. Niskie libido. Nie. I miły. Okej. Agresywność, ciemnoskóra. To mogę na sel dać. Specjalistyczne kończyny. O, to mógłbym sobie wziąć. Dłoń polna, pazur energetyczny i wiatłoramię. Pazur energetyczny. Ej, mogę dodać na gula? Chyba w końcu mogę dać na gula, nie sprawdziłem tego. To wiatłoramię w takim razie odłóż, zrobimy sobie własne. Taki będę.
Barwnik mogę ci sprzedać, stary. Ja nie potrzebuję tyle barwnika w ogóle. Zostawię sobie, nie wiem, z 60. Znaczy zostawię 60, czyli sprzedam 127. I ładnie wychodzimy ze srebrem na plus. Liście wschody, on też dojdzie jeszcze. Jadej tu już więcej nie mam, to mogę oddać. Uran zostawia. Super strike, jakbyś miał, bym z chęcią kupił. Pociski zapalający mogę sprzedać. Serum raczej nie. Jointy mogę sprzedać 7. Bo to myślę, że mi się akurat opłaci. Trochę zostanie jeszcze w kolonii, jakby co. Tyle, ze zwierzaków coś, alpaki masz. Knur. Knura nie chcę. Dobra, do 600 srebra zarobiłem i przy okazji dróg technologiczny dostałem. A, jeszcze wzrósł nam tego. Wzrósł nam jeszcze przychylny z Imperium. Zarobiście. Dobra, trochę srebra spadło. To się oczywiście przyda jak najbardziej do kolejnych handli, gdyż poluję na tego nanoswarda. Mistrzowski, wspaniałego. Mistrzowski też w ogóle byłby super. Może jakiś handel zaraz to Imperium też uskutecznimy. A Salifier zatwierdzisz dróg technologiczny, git? Albo nie ty. Cameron możesz to zrobić. Ile masz Cameron w intelektualne? 17. To zatwierdź dróg. Czy ty leżysz w końcu? Ktoś to zajął? Zajął. Super. Dobra, Salifier tam jeszcze ogarnia pod tym względem tej rościna mechy. Tutaj coś się powoli tworzy. Produktoid 1 ma zlecenie otwarte. Załatwiony truk technologiczny. I zdobył 2000 doświadczenia w intelektualne. O to chodzi. I gdzie to jest? Specjalne kończyny. To najpierw chcę to. Najpierw chcę wybadać to, bo dzięki temu będę mógł sobie od razu zrobić to wiertłoramię, ten pazur energetyczny, damy sobie na jakiegoś, mówię, gula. Zobaczymy, czy mogę i czy to zwiększy jego manipulację, bo teoretycznie to powinno zwiększyć jego obrażenia. Nie manipulację, sorry. Zobaczymy, ile to jest walka. Wow, nieźle. Damage per second to jest 6,83. Zobaczymy, jak z pazurem będzie. Penetracja 24. Baton ma to samo? Wy jak ogóle macie to samo, czy nie bardzo? Nie, baton ma trochę gorzej. A, dobra, wiecie co? Możemy zrobić też... Czy my mamy samych baselinerów, jeżeli chodzi o gule? Śmieciarz, neandertalczyk, świnioczłek, jadkin. Kurde. Uruchamiamy? Nie, nie uruchamiamy skanera po drodze, rip skanera, bo nie potrzebuję na razie. Na razie bym chciał wyciągnąć trochę expa z tego pana. Więc zróbmy to. Psychofagia, chronofagia, filofagia. Wyciągnij doświadczenie. Dobra, wywołuję ja, tylko najpierw maski. Załóż maskę. Viper, masz też tego, załóż maskę. Meli, załóż maskę. Kara, załóż maskę, czemu nie? Miro ma głuchą psychikę, z tego co pamiętam. Nie. A ktoś ma jeszcze z was aktywną tą? Psychofagię? Znaczy nie psychofagię, tylko tą. Co? Są, psychofagię, dobrze. Ja wywołuję, to ja zostawię sobie. Normalnie nie bardzo. Kate ma też ładnie, jeżeli chodzi o... o społeczne. No dobra, wszystkie maski zaklepane. Możemy sobie zrobić jeszcze jedną w takim razie. Rytualna maska, wyjdzie może jakaś super duper fajna. Będzie fajnie wtedy też. Są maski? Jeszcze ja zostałem na maskę. Dawaj, 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 młody. Dobra. Filofagia. Celem jesteś ty, mój przyjacielu, i wyciągniemy z ciebie strzelectwo. Bardzo mnie to cieszy. Bane, to jestem ja. Osoby w maskach zapraszam. O kurde. Przysięgam, jakby jedna osoba miała większej więcej teraz w... mielibyśmy zrealizowane już zadanie w formie 100% rytuału Pesi. Będzie trzeba jeszcze jedno sobie podnieść w takim razie poziom. Tylko żeby to zrobić, musimy się... udać na polowanie pewne. Na pewne jednostki. Czy ja mogę tutaj zrobić odłamkowa lanca szoku? I to jest to samo. Okej, mogę to zrobić.
Jeden odłamek 60 biofrytu. Łatwo. Bardzo łatwo. Robimy dwie. I idziemy w takim razie na szybkie polowanko, jeżeli chodzi o... o dobrze doświadczonych ludzi. A tacy ludzie są w Imperium. Ale tam się nie uda za bardzo. Piraci? Piraci, dobry pomysł, dobry pomysł. No jest parę osób, które można, znaczy osób. Tutaj tych... nacji, że tak to ujmę, odwiedzić. Lekko skropmy kan 6 ludzi, na przykład to miejsce mógłbym tu odwiedzić. Inspiracja osłania Gaja, super. Lekko skórę mogę sobie sprzedać cokolwiek, a niedaleko mamy w sumie tego. Niedaleko mamy plemię, które mogłoby tu skórę przyjąć, srebro i szybki trip do Imperium. Po ostrze. Jest to koncepcja, jest to trzeba przemyśleć, trzeba wykonać, myślę nawet. To co, nie rozbieramy się? Nie no, rozbierajmy się w takim razie i... O, właśnie, wygenerowało nam się znów fajnie mięsko. Stówka? Stówka, dobrze. Dobra, strzelectwo mi wyciągnie, tak? Znaczy mi, dla mnie. Bardzo mi to cieszy. Ciekawe, co będzie kolejne. Wyłożony poziom 7, czyli intelektualny i rzemieślnictwo. Może przeżyję te dwa jeszcze rytuały. Mam taką nadzieję przynajmniej. Lorenz. Mam tu rzemieślnictwa trochę brakuje pod tym względem. Dup, przeżył, super. Strzelectwo od razu na 9, pyk, super. To jest genialne, za każdym razem. Tajemniczy ładunek, Elteksowa kamizelka, elteksowa koszula, koszulka. Kamizelka brzmi dobrze. Koszulka też. Dawaj koszulkę, zobaczymy co nam ciekawego spadnie. A! I właśnie, dzięki, że to zdanie się pokazało w takim razie. Nigdzie nie idziemy. Dawaj tego. Dupnij nam tym. No. O! Tym. Pyk. 10 gniazd. Zobaczymy gdzie. Ląduje ładunek. Niegodnie to perka spadła. Okej. Badać. Badać. Te zwłoki zostawiam sobie w tym miejscu. Ostatnio poszło łatwo. Nie. Jak się nazywa? Pa, jeszcze trzyma. Postrzelenie, wieżyczka, nitperka, ty też to masz? Ha? Ciekawie. To się nazywa. Tak to się nazywa? Neutralne zwłoki, o właśnie. Nie na... Zwłoki ludzkie, dopuść nienaturalne zwłoki. I tylko nienaturalne zwłoki. Powinno być git, powinno być torszym przeniesione, dobra. Mechy zwracam znów na nieograniczony. Poza wiadomo, tutaj po domie, tutaj po kuchni, po domu znaczy. No i też po domu, git, dobra. No i również na nieograniczony. Jazda! Okej, okay. Plaga, dzień dobry. W tym miejscu, bardzo mnie to cieszy w tym momencie, dlatego, że mogę sobie spokojnie tutaj podejść gulami i w ogóle wszystkim i bez żadnego stresu ogarnąć tą plagę. Możemy szybko domknąć dwóch stron, tak naprawdę. Czyli tu. Kolejne tu. No i Gaję sobie postawimy tutaj. Postawimy sobie również kolejno obrońców pod tym względem. Czyli tak. Poproszę waszą trójkę gdzieś tu. Spokojnie powinno być git, będziecie mieli mechy. Waszą trójkę poproszę gdzieś tu. Waszą czwórkę poproszę gdzieś tu. I ty też możesz dojść jeszcze tutaj. Szymonie. No chodź, będziesz walił z łapy najwyżej. A, Bane, też chodź. Będziesz się uczyć strzelać dalej. Powinniśmy spokojnie zdążyć przed gniazdami. Tych gniazd trochę tutaj wyjdzie, faktycznie. Faktycznie trochę wyjdzie, 10 gniazd w końcu, nie?
To może nie. To może inaczej. Fajnie, że tędy idziecie, super. Ale w takim razie bym zrobił troszeczkę inaczej. Jak już tu jesteście, to stańcie gdzieś tu. Bo dużo osób teraz wchodzi, cicho, nie panikuj. I przejdą? Ej, dobra, przeszli, git, no to nie, to w takim razie chodź, Gaja, tutaj. Przyda się. O! Do tyłu, pry! Szalony! Jazda. Nina, do tyłu. Gaja, jazda. Gaja, jazda. Holy moly, dobra, jest trochę ciężko. No tu będzie ciężko. Jakie ciężko, dawaj sobie kutnicą ich. Znaczy, no, flamethrower, go. Ładnie, o to chodziło. Szkoda, że wlazł do środka, życie. Oni tu będą się przeciskać do nas, więc sobie rozstawmy się jakoś tak z sensem, z głową. Fajnie, że jesteście tutaj, serio. Cieszę się niezmiernie, przysięgam. Zaraz tam ogarniemy, co się dzieje. Baton, chodź tutaj też. I was poproszę, strzelcy, w to miejsce. Będziemy na końcu pożyłem Gaja. Nie, Meli. Okej, okay. Jak Meli z życiem? 6 HP. Okej, jest git. Gaja w środku sobie świetnie radzi. Mamy psa w środku też, więc jest okej. Okay. Szymonie, spuszczam cię tutaj ze smyczy i jedziesz. Dragona do boku. Ali, walczysz. To się w ogóle jasno zrobiło. Meli się to gdzieś tam czołga powoli do naszego miejsca. Git. W ogóle ty się palisz. Czemu ty się palisz? Nie wiem, czy demo się zapalił. A, okej, okay, no to spoko. Dobra, Fuardenzo może chodzić na ratypie. Szymon, gdzie ty kurna idziesz? Chodź tu. Dobra, gdzie jest... Tu jest. Dragona, ratujesz Ninę. Meli znaczy, dobra, ale nie. Musi być kara. Lecz Meli. Meli jest w ciężkim, upłakanym wręcz stanie. Cameron przeżył, to jestem naprawdę w szoku. Jesteś stary kotem pod tym względem. Naprawdę, gratuluję. Tutaj się chłopaki jeszcze leją. Podejdziemy, pomożemy strzelectwom. Lepszym. No i tyle. Zapraszam cię tutaj, będziesz teraz montowywać już kolejne gniazda. Mamy trochę owadzie gleretki, którą możemy rzucić tak naprawdę zwierzakom na pożarcie. Czemu nie? Ja tego nie potrzebuję. Owadzie gleretka, pyk. No i git. Dobra, to się rozmontuje samo, nie? Wszystko. Meli może chodzić. Czy to mi się podoba? No niby tak. Ja postawię się swoje sekutnice. No i to była w sumie łatwa plaga dość, nie? Zaraz będzie git. Przestaną tędy ludzie łazić, będzie super. Przybyły kapsuły. Minigun legendarny. Dla kogo? To jest wręcz pytanie za 1000 punktów. Dla kogo? Mam parę osób, które mógłby to nosić. Dobra, dzięki ekipa, byliście świetni, serio. Nikt nie zginął, to mi też się podoba. Gaja zje i co dalej będzie robić? Będzie dalej... Okej. Okay. Kate już to robi, więc jest o spoko. Wyposaż się w elteksową koszulę. I na razie mogę wam usunąć wymuszone. Chodźcie w czym chcecie. Poza nietoperką. Nietoperka i Salifiery muszą nosić swoje rzeczy. I git. Wyszło całkiem okej. Okay. Zobaczymy jak te zwłoki. Mam nadzieję, że uda się jakoś tam wyłączyć za niedługo. Bo byłoby słabo. Maski odłożą, mam nadzieję, na miejsce. Ojej. Piacho, żyjesz? Będzie dobrze? 5 godzin. Ała. To jest pod ręką. K.
Kapsel Gaia, tak nie za bardzo jest kto nawet. Same te zostały. Weź uratuj tego psioka. I potem brzgi, dobra, 30 minut odcinek, udało się, przeżyliśmy to. Trochę się działo. I zwłoki nam ładne przyleciały. Powtórka z rozrywki. I te wszystkie tutaj nasze pająki. Ja wam dzięki za oglądanie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Na razie, cześć i pa pa!